Więc mam już to pudełko od 6 miesięcy i moim zdaniem jest to fantastyczna konsola. Opowiem wam dzisiaj o moich wrażeniach z używaniem jej. Podłączałem do niej kierownicę, całe to moje stanowisko tam z kierownicą. Podłączałem do tego telewizor, który bardzo fajnie współpracuje też z tą konsolą, o tym też powiem. No i chciałem wam powiedzieć o takich moich wrażeniach po jakimś tam czasie, kiedy już te emocje związane z nabyciem tej konsoli minęły. Zaczęło się takie proste, codzienne użytkowanie jej do różnych rzeczy. Muszę wam powiedzieć, że przede wszystkim budowa tej konsoli jest bardzo fajna, bo do wszystkich mebli pasuje. Gdzie by się nie postawił, to tam pasuje. No, nie ma tutaj rewelacji, nie ma tu jakichś fikuśnych kształtów ani niczego, ale to się naprawdę sprawdza. Takie nierzucające się w oczy elementy przeważnie pasują do wszystkiego i generalnie twoje pomieszczenie jest przyjemniejsze, bo masz wszystko jakby skomponowane, nie? Kładziesz sobie coś takiego koło mebla, koło telewizora, gdziekolwiek i to pasuje, tak? To wygląda jak taki mały komputerek, który no kształtem nie budzi jakichś kontrowersji, nie zwraca na siebie uwagi, a jednocześnie jest nawet trochę ładny. Podoba mi się to, że na górze mamy takie wyloty powietrza, takie zielone akcenty i generalnie kształt tego, no nie ma się do czego przyczepić, jest bardzo spoko. Na minus bym tylko tutaj, jeśli chodzi o wygląd i ogólnie konstrukcję i spasowanie tego, to gdzieniegdzie czuję, że te plastiki można wcisnąć, ale nie wiem, czy teraz wam to. Jedynie tylko to, tak? A sprzęt jest całkowicie w porządku, jak za tę kasę, naprawdę fajnie wykonany. Są dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że czasami biorę go do nagrywania na nim odcinków, a druga rzecz jest taka, że konsola przeważnie stoi gdzieś w salonie i czeka na swoją chwilę. I na niej najczęściej gram w jakieś gry RPG, w jakieś takie przygodówki, w jakieś takie survivale, no inne takie gry, których nie nagrywam na swój kanał, powiedzmy, i ta konsola świetnie się do tego sprawdza. Wiecie co? Zanim nabyłem sobie tę konsolę, to miałem takie przekonanie, że no kurczę, po co mi taka konsola, skoro mam peceta, na którym można grać większość tych gier, które są na Xboxie, no nie? No jeśli masz peceta, no to nie potrzebujesz Xboxa. Takie było moje przekonanie. I wiecie co? Potestowałem sobie ją trochę i stwierdziłem, że konsola to jest jednak konsola. To jest jednak sprzęt, który działa fantastycznie i żadna konsola do tej pory, którą miałem, nie działała tak dobrze jak ta. I już powiem wam, jak to wygląda. Największym moim zdaniem udogodnieniem, z którego zresztą się śmiałem, jak było zaprezentowane pierwszy raz, jest właśnie szybkie uruchamianie gier. Dlaczego się śmiałem? No bo na przykład Microsoft pokazywał to w taki sposób, że będziemy mogli szybko przechodzić z jednej gry do drugiej. Czyli na przykład w jednej grze lecimy sobie jakimś statkiem, w drugiej nagle stwierdzamy, a dobra, chcę pojeździć koniem w Red Dead Redemption, a zaraz chcę coś porobić innego i tak wiesz, skaczemy z jednej z gry do drugiej, no nie? I ja tak się zastanawiałem, no po cholerę mi taka funkcja, skoro ja się lubię skupić na jednej grze i sobie grać w nią przez długi czas. I wiecie co? Sam się złapałem, że jest to przydatne, ale jest to przydatne z kilku powodów. Pierwsza rzecz to jest taka, że i co robi w ogóle na mnie ogromne wrażenie, to, że wyłączysz konsolę totalnie. Odłączysz od prądu, odstawisz ją na tydzień i potem ją podłączysz do nie wiem, telewizora, do monitora, do czegokolwiek. Podłączysz ją i dalej działa funkcja Quick Resume, czyli możesz sobie szybko wrócić do gry. Podłączasz ją do telewizora, uruchamiasz konsolę i na przykład odpalasz Red Dead Redemption i pyk, od razu ci się gra odpala, tak? Od razu jesteś na mapie, od razu jesteś wczytany, od razu możesz, nie wiem, zapolować na jakieś zwierzę, tak? To jest mega, mega, mega wygodne, to jest coś, co mi się bardzo podoba, bo czasami mam chwilę czasu, gdzie, nie wiem, gotuje mi się coś, powiedzmy, tak? Czekam, aż mi się ugotuje obiad, no to mówię, no nie mam co zrobić, nie? No to wezmę sobie, odpalę tę konsolkę. Chwila, moment, już mam odpaloną grę i nie muszę się nad tym zastanawiać, czy będzie musiała mi się wczytywać. Oczywiście nie wszystkie gry wspierają Quick Resume, na przykład GTA 5 nie wspiera obecnie tego. No i gry online też nie bardzo to wspierają. Pomijając Fordzę, która no taki. Jakbyśmy chcieli na przykład dołączyć na serwer w opcji Quick Resume do Battlefielda, no to nie wyjdzie. Ale jeśli byśmy chcieli odpalić grę po prostu szybko, bez wczytywania, no to oczywiście będzie działać. Nie jest tak, że to się wczytuje szybciej o tam 20%. Klikasz, uruchamiasz grę i od razu jesteś na mapie, tak? Niezależnie w jakiej grze.
No i właśnie druga sprawa, to pierwsza sprawa to jest taka, że sobie odpalam tą grę, nawet jak konsola jest wyłączona, nie było prądu, nie było internetu, niczego. Odpalasz sobie konsolę, odpalasz od razu grę i grasz. A druga sprawa jest właśnie zmieniania tych gier, nie? Czyli jesteś w jednej grze, na przykład jestem w Red Dead Redemption i od pół godziny jadę koniem, no chcę pograć w jakąś grę akcji i idę sobie do na przykład Need for Speed, Hot Pursuit, nie? I robię jakąś akcję, robię jakiś pościg. Nie ma żadnego wczytywania, nic, od razu wybierasz sobie wyścig i jedziesz. To jest też bardzo fajne. Na czym się złapałem, że po prostu mi się to przydaje i mi się to podoba, bo nagle naszła mnie podczas grania w jakąś taką bardziej monotonną grę na coś takiego szybszego, no nie? Także pod kątem takiego działania, wczytywania, no jest naprawdę bardzo fajnie i mogę tylko pochwalić konsolę. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, to jest Game Pass. No, od tego chyba nie mogło zabraknąć w takim moim opowiadaniu o tej konsoli, ale spokojnie, będą też minusy. Game Pass to jest świetna sprawa na przykład dla mnie. Ja nie gram, znaczy tak, wchodzę sobie na przykład na Steama i patrzę na gry, które są różne, tak? Jedna gra mnie interesuje, nie wiem czy na pewno spędzę w niej dużo czasu i widzę, że kosztuje tak koło 6 dych. 6 dych, 100 zł, no nie? I tak wiem, że nie spędzę w niej dużo czasu, więc ją kupię i ta stuwa czy 6 dych, no tak pójdzie w niepamięć, no nie? I Game Pass daje nam możliwość pograć w takie starsze gry, niektóre nowsze, niektóre mają rok, niektóre wychodzą na Game Passa od razu, jak tylko mają premierę. I Game Pass daje mi taką możliwość, że mogę sobie sprawdzić te gry, w które nigdy nie grałem, a które chciałem przetestować, a na które szkoda mi było kasy, nie? I wiesz, ja mam kupionego Game Passa na rok i mogę sobie przez te kilka miesięcy przejść kilka różnych gier, których nie testowałem, albo spróbować którejś gry, którą chciałbym przetestować, a nigdy jakoś nie miałem chęci jej kupować, bo wiedziałem, że to nie jest mój typ i myślałem, że raczej mi się nie spodoba, nie? I takim przykładem gry, którą chciałem sobie przetestować i która mi się bardzo spodobała, jest Long Dark. To jest taka survivalowa gierka, bardzo, bardzo fajna i spędziłem w niej już dużo czasu. Ale są też inne, jest na przykład Need for Speed Hot Pursuit Remastered i też tak myślałem, no po co mam wracać do gry, w którą już przeszedłem, o której wszystko wiem i wiesz, którą grałem bardzo dużo. No ale się okazuje, że jakoś od czasu do czasu lubię sobie przejechać jeden czy dwa wyścigi. I już, nie? Nie kupowałem i mam im po prostu w tym Game Passie, więc to jest mega, 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 mega wygodne. No oczywiście mamy tutaj ten abonament, za który musimy płacić miesiąc w miesiąc, więc chyba ta opcja, jeśli chcemy cały czas mieć tego Game Passa, ta opcja taka roczna, gdzie mamy tego Game Passa, jest chyba najbardziej korzystna, no nie? Mówię wam, świetna opcja, jeśli chcecie sobie czasami odpalić jakąś dziwną grę, przetestować ją. Nie jesteście pewni, czy to jest na pewno dla was, ale czasami może się okazać, że gra jest dosłownie w dziesiątkę trafia w wasz gust, w dziesiątkę trafia, nawet jeśli na jakichś tam filmikach ktoś ją nagrywał, gdzie się pokazywał i okazało się, że to nie jest to, to zaczynasz w nią grać i okazuje się, że o kurczę, jest świetna faktycznie, nie? Na przykład na nagraniu wyglądała kiepsko i spędzasz w niej długie godziny i świetnie się bawisz. Więc Game Pass jest moim zdaniem świetny właśnie do tego, bo możesz docenić gry, które gdzieś tam na materiałach online niekoniecznie się przekonały do kupna, nie? Gdzieś jakieś zrzuty ekranu czy coś takiego. I tak dla mnie moim takim przykładem jest The Long Dark, gdzie naprawdę dużo czasu już spędziłem i świetnie się bawię. No sala oczywiście jest bezgłośna, poprzedni Xbox też był bardzo cichy, więc generalnie to jest trochę takie dziwne, bo tu masz taką odpaloną grę, naprawdę solidna grafika, ładnie to wszystko wygląda, a nic nie słychać, nie? Tylko ładny obraz i dźwięk z gry. Tak jeszcze parę generacji wstecz to było takie nie do pomyślenia, tak zawsze jakaś tam płyta chodziła w tym napędzie, nie? Coś się tam działa, tutaj ładnie, cichutko, bez problemu. Plusem nowej konsoli, a raczej padów, jest USB-C. Nie muszę teraz trafiać specjalnie tym USB mikro, żeby trafić tak jak powinno to być, tylko mam USB-C i pyk, nie? I bardzo łatwo się tego pada podczepia do czegokolwiek, tak? Czy tam, żeby synchronizować. Chociaż podczepiać go, jak gracie na konsoli, no to podczepiać go nie trzeba jakoś często, no bo po prostu gramy bezprzewodowo, tak? Pad się niewiele zmienił od poprzedniej generacji, więc tutaj nie ma co pokazywać. Jedyne co one mają, znaczy jedyną zmianą taką znaczącą w tym padzie, nie chodzi tu o design właściwie, tylko chodzi tu o...
o opóźnienie reakcji. Po prostu input lag na tych nowych padach jest krótszy i ostatnio była aktualizacja na stare elitarne wersje padów. Nie te takie zwykłe, tylko elitarne wersje padów. Była aktualizacja, że można mieć teraz te niższe opóźnienie. Ja zapomniałem, jak to się nazywało, ale jest taka technologia. No i tutaj dodatkowo mamy jeszcze przycisk udostępniania. No i właśnie tutaj muszę bardzo też pochwalić Xboxa ze względu na udostępnianie. Nie chcę, żeby to było jakieś porównanie do konsoli PlayStation, bo PlayStation 5 też mam i o niej też wam opowiem. Tylko na PlayStation jest tak, że nie możemy nigdzie do chmury wrzucić tego nagrania jakby od razu. Możemy wrzucić albo bezpośrednio na YouTube, albo na jakiś tam inny portal, ale nie możemy na przykład przerzucić w pełnej jakości pliku bezpośrednio do chmury, nie? Czyli na przykład nagram sobie coś na konsoli, wrzucę sobie do chmury, wchodzę sobie na komputer i z chmury pobieram od razu na dysk, albo pracuję od razu na tym dysku, znaczy na tym dysku sieciowym, jak mam, powiedzmy, synchronizowane wszystko na komputerze. Od razu wrzucam to do programu jakiegoś tam wideo i sobie edytuję ten plik. Na PlayStation 5 musimy mieć niestety jakiś taki zewnętrzny dysk. Ja sobie używam tego. I muszę to tak zrobić, no, w stylu 2010 roku, że z konsoli sobie przerzucam w ten sposób pliki na komputer. Natomiast na konsoli Xbox używamy OneDrive'a, więc wystarczy się zalogować i korzystać tak jak w przypadku Google Drive'a. Wystarczy na tego OneDrive'a przerzucić swoje nagrania, udostępnić i od razu przychodzisz na komputer i te nagranie masz. Także to jest mega, mega wygodne i myślę, że takie bardziej nowoczesne, tak Sony, what the fuck, w ogóle nie. Nie chcę tutaj porównywać tych dwóch konsol, to będzie jeszcze oddzielny film na ten temat, ale tak, no myślę, że Xbox pod tym względem jest dużo fajniejszy, jeśli chodzi o udostępnianie nagrań. Co do jakości nagrań, to tak, o zresztą jak chcecie, to możecie sobie obejrzeć surowy plik 30-sekundowy u mnie na kanale. Gdzieś tutaj wam to, czekaj, z tej strony wam pokażę ten film, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wygląda bezpośrednio przesłany do YouTube'a z konsoli taki plik z gry po prostu. No i ostatnia rzecz to już właściwie będzie coś, co ja na co chcę ponarzekać trochę. To jest interfejs konsoli. To jest coś, do czego musiałem się długo przyzwyczajać. Nie jest on elegancki moim zdaniem. Jest taki zbyt kwadratowy, nie wiem, no, takie mam złe odczucie od niego i za dużo chyba tych elementów jest na tym głównym menu jakoś tak. Ciężko mi się było do niego przyzwyczaić, teraz już obsługuję bez problemu, ale na początku czy to na Xbox One, czy to na tym Xboxie, no było słabo, tak? I ciężko mi było rozlokować, co jest gdzie. No i to tyle z mojej strony, takie odczucia z używania nowej konsoli. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo, bardzo fajna. Przede wszystkim ten skok graficzny i płynnościowy i w ogóle obsługa jej jest naprawdę warta zakupu pod tym względem. Także jeśli się zastanawiacie nad tym, nie zastanawiajcie się długo. Trzymajcie się, na razie. Cześć.